Jaka będzie przyszłość relacji polsko-ukraińskich? Ja myślę, że wbrew pozorom i wbrew temu, co się dzieje, to znaczy tym strajkom przewoźników, blokadom przewoźników, tego sporu o zboże, tych ostrych słów i niesprawiedliwych wobec Polski, które padły w ONZ-cie ze strony Zełenskiego, że ta przyszłość będzie bardzo dobra. Polacy i Ukraińcy często lepiej się dogadują niż potrafią to zrobić politycy. I zwracam też uwagę, że te problemy, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, one mogą nam przysłonić to, że weszliśmy właściwie w taką nową fazę naszych relacji. Że do tej pory jednak było tak, że strona ukraińska właściwie nie było pewne, w którą stronę pójdzie, czy w stronę Europy, czy w stronę Rosji.